Witam Państwa w drugiej części magazynu Puncher. Dzisiaj troszeczkę rozszerzamy jakby nasze spektrum. W naszym studiu Martin Lewandowski, organizator wielkich gal sztuk walki, także organizator Fight Clubu, który właśnie w tej chwili za naszymi plecami, a także Łukasz Juras Jurkowski, mistrz taekwondo, zawodnik MMA, także komentator telewizyjny. Witam Cię, Łukasz. Witam, cześć, siema. Powiedz, Martin, skąd pomysł organizacji no właśnie takich poniedziałków, Fight Cluby w restauracji Champions? Pomysł Fight Clubu wziął się z chęci dostarczenia szerszemu gronu ludzi zainteresowanych i nie tylko, również tak zwani śmiertelnicy, chęci dostarczenia i prezentacja nowych dyscyplin sztuk walki i dyscyplin, które obecnie możemy oglądać na rynku polskim. W tym miesiącu jest to wypełnione przez Muay Thai, prowadzone przez Igora Kołacina i taekwondo przez właśnie tutaj obecnego Łukasza Jurasa Jurkowskiego. Dostrzegacie wzrost popularności tych dyscyplin sportu, że te sporty walki stają się coraz bardziej popularne w Polsce? Ja myślę, że już od spokojnie 3-4 lat jest taki troszeczkę boom na niekoniecznie spowodowany filmami, taki boom na sztuki walki. Myślę, że popularność... Grami telewizyjnymi może. Mix martial arts, myślę, że nie. To, co przychodzi do nas, już zresztą emitowane w polskich stacjach telewizyjnych, wszystkie zawody MMA, czy Pride, czy UFC amerykańskie, tego jest dużo. Ludzie dostrzegają, że jest to widowiskowe i poniekąd może nie bezpośrednio, bo klubów czysto MMA w Polsce jest niewiele. Ludzi przyciąga na salę. Ja widzę, obserwuję u siebie na sali, gdzie prowadzę zajęcia taekwondo. Naprawdę spore zainteresowanie samym taekwondo, gdzie taekwondo jest jedną, powiedzmy, ze składowych MMA. A jak zawodowcy w ogóle odnoszą się do takich treningów pokazowych? Traktujecie to z przymrużeniem oka, czy to są normalne, poważne zajęcia? Nie, no powiedzmy, no nie jest trening, który jest robiony na 100% z ukierunkowaniem, z przygotowaniem na zawody sportowe. Jednak ten trening troszeczkę jest podzielony na różne troszeczkę schematy. Tutaj raczej staramy się bardziej widowiskowo podejść, trochę tarczy, trochę sparingów, łamanie desek, czego raczej, jeśli chodzi przynajmniej o łamanie desek, na treningach nie robimy. No jest to niewątpliwe właśnie, jakby to są korzenie tych samych konfrontacji sztuk walki, czy w ogóle MMA, prawda, czyli pokazówka wszystkich dyscyplin, które później się konfrontują w tej gali, w tej formule MMA. Rozbierasz się do takiego treningu? Przebierasz się i wchodzisz do ringu, czy nie? Czy garniturek cały czas? Dzisiaj, czy normalnie? Nie, no normalnie. I tutaj pod okiem mojego mistrza ćwiczę właśnie MMA, wcześniej gdzieś tam nie znałem. Bezpiecznie kung fu, później kickboxing, ale teraz MMA. Słuchajcie, tak. To ja proponuję, aby nasi widzowie zobaczyli fragment takiego treningu pokazowego, a później wrócimy do naszej rozmowy. Już Państwo wiecie, jak wyglądają Fight Cluby w poniedziałki w restauracji Champions. Martin Lewandowski, Łukasz Juras Jurkowski są z nami, a przed nami już 2 czerwca 7 konfrontacja sztuk walki. No pewnie znów będzie się działo. Zdecydowanie, dokładnie jak powiedziałeś, 2 czerwca Torwar, znowu największa jak dotychczas jeszcze gala MMA w Polsce. Międzynarodowy skład, 50% zawodnicy z Polski, 50% zagraniczni zawodnicy. 8 tysięcy widzów na trybunach. Niecałe 8 tysięcy, dokładnie. No i transmisja na żywo w Polsat Sport. Łukasz, Martin Zawada, coś ci to mówi jeszcze?
Nie, no jak najbardziej mi mówi. Zawodnik, z którym przegrałem walkę po słabej walce, no nie ukrywajmy. No i no czas w czerwcu zmazać tą plamę z poprzedniej konfrontacji, bo walki w takim wykonaniu... Ale raczej była... zobaczyć się przed mikrofonem, przed monitorem z Andrzejem Janiszem czy w ringu? Nie. No, po tym, co pokazałem na poprzedniej konfrontacji, gdzie przegrałem walkę, na tej muszę wystartować, żeby pokazać publiczności, że wciąż jestem w formie, wciąż mogę walczyć z najlepszym i wygrywać. Powiedz, taki szacunek do trenera, do instruktora spada tej grupy, którą trenujesz po porażce? Nie, raczej nie. Mam raczej takie stałe grupy ludzi. Ci, co przychodzą, też zazwyczaj są to ludzie dosyć rozsądni, także no powiedzmy, przychodzi kilka osób, które przychodzą raczej na mojego nazwiska niż dla prawda, samego treningu taekwondo, ale raczej wręcz przeciwnie. No, po porażce naprawdę bardzo, bardzo dużo głosów, czy maili, czy telefonów, czy SMS-ów z takimi: trzymaj się, wszystko będzie dobrze, następną wygrasz. Także wsparcie jest i ja za to dziękuję, to napędza, pomaga i miejmy nadzieję, że następna walka już nie będzie trzeba takich SMS-ów pisać. Martin, te nasze karty dotyczące siódmej konfrontacji sztuk walki będziemy odkrywać powoli, mniej więcej co 2 tygodnie. Może dzisiaj zdradź taką pierwszą małą tajemnicę dotyczącą tej gali 2 czerwca. Co tam przygotowałeś? Pierwsza tajemnica, odsłaniamy. No więcej zdecydowanie walk, to znaczy konfrontacja sztuk walki jest to turniej przede wszystkim. 8 zawodników wie się opas konfrontacji, wychodzi z tych walk, 7 walk jest w turnieju, 2 walki dodatkowe i 1 walka wieczoru. No ale o tym za 2 tygodnie. Więcej nic nie mówimy. Martin Lewandowski, Łukasz Juras Jurkowski, dziękuję bardzo. To było kolejne wydanie magazynu Puncher. To wszystko dziś, drodzy Państwo. Gala boksu zawodowego, Wołów, Polsat Sport, sobota 22:30, a magazyn Puncher jak zwykle w każdy wtorek. Także serdecznie zapraszam, bądźcie z nami.